Polskie Radio Poznań. Wtorek 26 maja, mija godzina 8. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla pogorzelców z Białej pod Trzcianką. Trwa zbiórka pieniędzy dla pogorzelców z Białej pod Trzcianką. W sobotę doszło tam do tragicznego pożaru, w którym zginęła jedna osoba. Ogień pojawił się w wielorodzinnym domu, objął poddasze i kilka mieszkań. Dach nad głową stracili wszyscy lokatorzy. Na pomoc ruszyli sąsiedzi, którzy rozpoczęli w internecie zbiórkę pieniędzy na remont lub nowy dom. Mówi Przemysław Lipiecki, mieszkaniec gminy Trzcianka, organizator zbiórki. W nocy tym dwóm rodzinom spłonął dom, to jest dom wielorodzinny. Dom na całe poddasze jest spalone, tutaj gdzie była dachówka, sporo się zawaliło, zapadło. Tam belki tak naprawdę wszystkie są spalone, czyli dach jest w 100% do wymiany. No, chciałbym się skupić, żeby jak powiedzmy najwięcej gdzieś mogły te obie rodziny zebrać, żeby miały na ten start, tak? Czy powiedzmy remont, czy gdzieś nowy dom, tak? Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl. Cel zbiórki to łącznie 300 tysięcy złotych. Pieniądze mają starczyć na remont mieszkań lub zakup nowego lokum.